Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: Podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: Tak jest. A on rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Dobrze, że coraz częściej w Kościele mówi się o Bożym miłosierdziu. Jest to prawda, o której powinniśmy pamiętać. Jednak nie wszyscy potrafią pogodzić prawdę o miłosierdziu Bożym z Bożą sprawiedliwością. Wielu wydaje się, że te dwa przymioty Boga są ze sobą sprzeczne, że nie dają się pogodzić. Prawdą jest, że Bóg jest miłosierny, ale prawdą jest również i to, że jest sprawiedliwy. Przypomina nam o tym dzisiejsza dobra nowina. Bóg jest sprawiedliwy i na końcu czasów udzieli każdemu tego, na co zasłużył swoim życiem. Dobrych wprowadzi do swojego królestwa, a złych strąci do krainy śmierci, do piekła. Jezus przypomina nam o tym, bo wielu ludzi, w tym nas, chrześcijan, żyje tak, jakby piekła nie było. Nie chodzi też o strach przed potępieniem, ale o świadomość konsekwencji. Możemy przecież wybierać zło, bo jesteśmy wolni, ale musimy wiedzieć, że kiedyś za wszystko przyjdzie nam zapłacić. Polskie przysłowie mówi, że jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Można je odnieść także do sfery duchowej. Życie ziemskie jest czasem naszego przygotowania do życia wiecznego, niejako ścieleniem łóżka. Jaka będzie moja wieczność, zależy od mojego dziś, od tego, jak przeżyję ten dzień, z Bogiem czy bez Niego i wbrew Niemu. Jak przeżyję ziemski etap mojej egzystencji, od tego zależy całe moje wieczne życie. Bóg jest miłosierny. Dał mi jeszcze ten jeden dzień, abym się nawrócił i zmienił swoje życie. Daje mi szansę na naprawienie tego wszystkiego, co zepsułem do tej pory. Stawajmy często przed Bogiem skruszonym sercem. Wyznajmy nasze grzechy i prośmy o Jego miłosierdzie. Bóg nigdy nie odmawia łaski swoim dzieciom, proszącym ze skruszonym i pokornym sercem.